Witam. Nazywam się Bemaryk Biały. Pragnę przedstawić jeden z najciekawszych filmów świata. Pokaże on nam rozwiązanie tajemnicy powstania zabytków egipskich. Kto je wykonał i co nam one przedstawiają. A również rozwiązanie tajemnicy posągów z Wyspy Wielkanocnej oraz moich zabytkowych artefaktów prezentowanym w tym filmie, a które były podstawą do rozwiązania tej tajemnicy. Co przedstawiają, symbolizują Sfinks, piramidy egipskie, piramidy Ameryki Południowej, posągi z Wyspy Wielkanocnej, czy też Anubis, Horus, czy też kamienna płyta Stele Lamarna, wiążąca się z Atonem, Izydą. Jak wspomniałem wstępie, że film mi będzie ciekawy, gdyż zarazem odpowiada on na pytania nurtujące ludzkość od początku jej istnienia. Skąd pochodzimy? Kto nas stworzył? W jaki sposób znaleźliśmy się na naszej planecie? Oraz czy istnieje Stwórca? Uważam, że istnieje Stwórca o nadprzyrodzonym, nadzwyczajnym, boskim charakterze, gwiazdozbiorze Oriona. A artefakty te oraz inne zabytki są niezaprzeczalnym dowodem na powyższe. Na podstawie moich poszukiwań, przymiarek i analiz z całą pewnością mogę stwierdzić, że zarówno zabytki moje oraz wyżej wymienione przedstawiają mapy nieba gwiaździstego wraz z gwiazdozbiorem Oriona i okolicznych gwiazdozbiorów, wraz z najważniejszym i centralnym obszarem umiejscowionym w okolicy pasa Oriona, wielkiej mgławicy Oriona M42, mgławicy M43, 1975 oraz mgławicy M78 i innych składników gwiazdozbioru. Do realizacji filmu wykorzystałem również materiały z internetu, obrazy z Oriona z teleskopu Hubble'a, płyty Stele Lamarna znajdującej się w Muzeum w Berlinie, zabytków w Muzeum Louvre, Muzeum Egipskiego i innych. Centralny punkt, o którym wspomniałem, w gwiazdozbiorze Oriona, symbolizuje nam i przedstawia zarazem metalowy artefakt wykonany z białego metalu wraz z wtopionym w niego elementem ze stali stopowej. Znajduje się on w tym miejscu. A poniżej widzimy mapkę tego centralnego punktu w gwiazdozbiorze Oriona. Widzimy tutaj trzy gwiazdy pasa Oriona, Epsilon, Delta i Zeta oraz na czerwono wielką mgławicę Oriona. A teraz przedstawię, skąd się bierze Sfinks? Na załączonej mapie nieba gwiaździstego widzimy głowę Sfinksa oraz otoczenie. Centralnym punktem są trzy gwiazdy pasa Oriona, czyli Epsilon, Delta
Delta i Zeta, nos Sfinksa stanowią trzy gwiazdy, właśnie pasa Oriona, czyli Epsilon, Delta i Zeta, i mgławice 2024 oraz 2023 i gwiazda Sigma. Usta Sfinksa, znajdujące się w tym miejscu, stanowi mgławica M42, M43, 1975, gwiazda Jota i okoliczne gwiazdy. Oczami Sfinksa są gwiazdy znajdujące się w tym rejonie oraz w tym. I są to gwiazdy 60, 56, 51 i mgławica M78. Z wyglądu przypominające i tworzące figurę trapezu. Oraz gwiazda Delta z pasa Oriona, gwiazda 25 i inne również tworzące kształt trapezu. Przed chwilą wspomniałem o centralnym punkcie gwiazdozbiory Oriona, który był pokazany na metalowym artefakcie, i ten sam kształt, co był pokazany na metalowym artefakcie, widzimy również na zabytku, który został również wbudowany w układ gwiazd, gwiazdozbioru Oriona i okolic, przedstawiającym nam Anubisa. Jeżeli teraz porównamy kształt tego metalowego artefaktu oraz kształt elementu zawarty na rysunku, prawda, z Anubisem, to widzimy, że to jest ten sam kształt co naszego metalowego artefaktu. A tu widzimy trzy gwiazdy pasa Oriona, o której wspomniałem, czyli Delta, Zeta i Epsilon, oraz tu na czerwonym, w czerwonej obwódce widzimy wielką mgławicę Oriona. Tak wygląda oryginalne ujęcie przedstawiające Anubisa i okolice, a tu jest o właśnie to miejsce, o którym tu wspominamy i które jest uwidocznione tutaj na naszej mapie nieba gwiaździstego. Tutaj jest następna jeszcze mapa nieba gwiaździstego wraz z zabytkiem przedstawiającym Horusa. Tutaj znajduje się oryginalne zdjęcie tego samego zabytku i widzimy, że ten element, który mamy tutaj oraz narysowany tutaj, jest tym samym powtórnie elementem, który pokazywaliśmy uprzednio, czyli wykonany z białego metalu wraz z wtopionym elementem ze stali stopowej.
Przyjrzyjmy się jeszcze raz, jak to wygląda. Proszę bardzo. Tu jest ten element widoczny. I jest to ten sam układ, czyli pas Oriona, jego trzy gwiazdy podstawowe, prawda? I mgławica M42 w tym miejscu. Następnym zabytkiem jest kamienna płyta z Tel el Amarna. Widzimy tutaj dwie sylwetki oraz koło, które niby symbolizuje dłonie wychodzące od słońca. No, z czym się nie za bardzo zgadzam, tak twierdząc to naukowcy, natomiast ja wbudowałem w mapę nieba gwiaździstego w odpowiednich proporcjach figury tej płyty oraz wbudowałem tutaj mój artefakt z metalu, który wbudowuje się, wpisuje w sposób wręcz perfekcyjnie doskonały w cały nasz układ pokazany tutaj. Proszę bardzo, tu jest kształt tego metalowego artefaktu z punktem centralnym. Jest to artefakt również wykonany z białego metalu. Tu widzimy w kształcie koła element, również ze stali stopowej. Jeżeli nałożymy ten element tutaj, widzimy idealną zbieżność z tym, co na płycie z Tel el Amarna chciał nam przekazać ktoś, kto stworzył właśnie ową płytę. Pokażę jeszcze Państwu, że pod tym elementem ze stali stopowej, po jego wyjęciu, znajduje się następny jeszcze element okrągłego kształtu, również wykonany ze stali stopowej, który jest zatopiony w materiał z tego białego metalu. A teraz pytanie jeszcze podstawowe. Skąd się bierze kształt piramid? Widzimy tutaj kamienny artefakt. Przybliżę może troszkę. Na którym widać no, coś na kształt oczu, jedno, drugie, nosa, ust. Pokażę jeszcze raz artefakt metalowy, który przed chwilką pokazywałem wraz z jego mapą. Widzimy tutaj, że ten punkt centralny, o którym wspominałem, właśnie jest widoczny tutaj. Trzy gwiazdy pasa Oriona, wielka mgławica Oriona, mgławica M78. Proszę zobaczyć, jak to w sposób uniwersalny i perfekcyjny wszystko pasuje do kształtu metalu, który się idealnie wbudowuje w mapę nieba gwiaździstego, konkretnie gwiazdozbiór Oriona oraz sąsiednich gwiazdozbiorów. Tu jest jakby centralny punkt, w cudzysłowie powiedzmy serce Oriona, prawda? A obok już widzimy gwiazdozbiór.
Lepusa, prawda, Taurusa, Eridanusa i okoliczne. Zauważmy, że rysunek ten jest zbliżony do kształtu piramidy, szczególnie w jego miejscu wskazanym tu palcem jest to kształt ściętej piramidy. To również pokazuję teraz artefakt metalowy, który również jest w kształcie piramidy, powiedzmy ściętej, prawda? Tu z pewnym elementem, który tam na mapkach w dalszej części filmu pokażę, skąd się jeszcze biorą te elementy. Pokażę może bardziej z bliska jego drugą stronę. Tu może jeszcze jeden element pokażę z metalu, również o kształcie piramidy ściętej i również tu z elementem, który też na mapkach pokażę potem. Widzimy tutaj artefakt kamienny, który pokazuje nam również kształt podobny do piramidy wraz z jego centralnym punktem, o którym tu wspomnieliśmy. Jeżeli to przybliżymy, to być może nawet będzie widać tutaj oczy Oriona. Znaczy konkretnie Sfinksa, jedno, drugie oko, tu gdzieś nos, usta. Pokażę teraz tutaj Państwu artefakt kamienny. Jak widać, jest on wykonany, jak uważam, techniką o zaawansowanej technologii. Widzimy tu wyraźne wycięcia w kamieniu wykonane bardzo precyzyjnie. Widzimy tutaj otwór. Jeżeli teraz wbudujemy ten artefakt w gwiazdozbiór Oriona, tutaj, to widzimy, że ten obszar to są trzy gwiazdy pasa Oriona, a na czerwono wielka mławica Oriona. Pokażę również odwrotną stronę tego artefaktu. Na nim widzimy właśnie kształt piramidy. Proszę zauważyć, że tu jest podstawa, linia biegnąca w tę stronę, tu i tu, daje nam znajomy kształt właśnie piramidy. Jeżeli teraz wbudujemy ten artefakt w mapę nieba gwiaździstego, tak, to widzimy tutaj centralny punkt skupiony wokół tych trzech gwiazd Epsilon, Delta oraz Zeta oraz wielką ławicę Oriona, a linią niebieską narysowałem kształt naszego metalowego artefaktu zbliżonego do piramidy ściętej oraz tutaj jeszcze pomarańczowego koloru wnętrze tego metalowego artefaktu, który pokazywaliśmy przed chwilą, i pokażmy go jeszcze raz tutaj.
pokazuję teraz mapę nieba gwiaździstego wykonanej teleskopem Hubble'a i pokazuję również, jak metalowy artefakt wbudowuje się w tę mapę. Proszę. Widać tutaj, na tej mapie, kanał biegnący tutaj. Ten sam kanał zobaczymy jeszcze na innej mapie. Znajdujący się w tym miejscu, a kanał ten jest uwidoczniony na metalowym artefakcie tego kształtu. Widzimy tutaj coś na kształt jakby końskiego łba, podstawę, która jest również bardzo widoczna na zdjęciu właśnie Hubble'a. No, tutaj jeszcze widzimy coś jakby głowę taką podobną jakby do ludzkiej. Może to wiedźmy. A na tym zdjęciu pokazuję jeszcze raz ów kanał, o którym wspomniałem, który jest pokazany w tym miejscu, ta głowa, o której wspomniałem, prawda? Tak to wygląda, no to większe. A tak wygląda ten kanał na metal, na kamiennym artefakcie. Przybliżę może, proszę. Pokażę jeszcze drugą stronę tego artefaktu. Jest bardzo ciekawy artefakt. No, ale wróćmy do kształtu jeszcze piramid. Pokazałem już metalowe artefakty o kształcie piramid, prawda? Był to ten artefakt. Artefaktach, a teraz na tych kamiennych widzimy tak, że tu na tym kamieniu widać różne jakby postaci. Tak wygląda druga strona artefaktu. Jak tu patrzymy, to widać coś jakby. Jedno oko, drugie oko, nos, usta. Prawdopodobnie przedstawia to właśnie Sfinksa. Ten artefakt z tego boku przedstawia nam tutaj coś na kształt właśnie końskiego łba i pokazuje układ gwiazd w okolicy tej. Ten bok pokazuje nam
Babilońskiego łebka. Tu następne. Oraz ten artefakt również jakby w kształcie piramidy ściętej pokazuje nam tutaj właśnie rejon Wielkiej Mgławicy Oriona M42, M43, a strona odwrotna pokazuje nam ów punkt centralny gwiazdozbioru, w którym mieszczą się trzy główne gwiazdy Epsilon, Delta i Zeta oraz okolice Wielkiej Mgławicy Oriona. Tu również jest bardzo ciekawy artefakt kamienny. Zauważmy, że tu widać coś na kształt oka. Tu następny. Nos, usta. Pokażę jeszcze następną stronę. Boki. W odwróconej pozycji jeszcze. Tutaj również jest bardzo ciekawy artefakt, który pokazuje nam jakby jedno oko, drugie oko, prawda? Takie być może złudzenie, a może za zadanie ma pokazanie właśnie oczu Sfinksa po prostu. Artefakt na stronie odwrotnej wygląda w ten sposób, że tu pokazuje nam, prawda? Jakby koniecki łeb. Tu jeszcze jeden artefakt kamienny. Też coś w kształcie głowy Sfinksa. Gdzieś tu jedno oko, drugie nos, usta. Strona odwrotna tego artefaktu. Tutaj również widzimy artefakt kamienny. Pokazuje nam okolice pasa Oriona. Wielkiej Mgławicy Oriona, Końskiego Łba. Strona odwrotna tego artefaktu. To również kamienny artefakt. Strona odwrotna. Również kamienny artefakt. Posiada tutaj też jakby kształt głowy. Tu widzimy zagłębienie, prawda? Nos. Następny kamienny artefakt, widzimy tutaj jakby oczy Sfinksa, nos, prawda, rejon Wielkiej Mgławicy Oriona. Strona odwrotna tego artefaktu też jest bardzo ciekawa. Widzimy tutaj coś na kształt jakby głowy z profilem. Z profilu. Ciekawy artefakt. Kształt Końskiego Łba, gwiazdy. No i tutaj mamy piękny artefakt kamienny. Zauważmy,
zauważmy, że Sfinks gdzieś z profilu, no, bardzo zupełnie zbliżony kształt, tu jedno oko, tu drugie, tutaj nos, tu jego głowa. Pokażę drugą stronę. Następny bardzo ciekawy artefakt kamienny.